Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam z kolejnym odcinku z Graveyard Keeper i co? No i tak, troszeczkę przeleciałem z dniami, żeby zdobyć więcej szczęścia naszych uchodźców i przeszedłem sobie do biskupa. Witaj, przyjacielu. W mieście nareszcie spadł deszcz, nic to nie zmieniło, ale mieszkańcy wierzą żarliwiej niż kiedykolwiek przedtem. Zamierzam wykorzystywać tę okazję, by przeprowadzić reformy, pomóc biednym i położyć kres okrucieństwu inkwizycji. Mój brat myśli tak samo. Urodziliśmy się w biednej rodzinie, więc dola ubogich jest nam bardzo bliska. Dobry z waszej świętobliwości człowiek. Moja dobroć i chwała w rzeczy samej nie mają granic. Trzymaj tak dalej, a uczynimy miasto lepszym miejscem. No właśnie, w temacie kadry tu już nic nie ma. Myślałem, że może będziemy mieć jakąś informację na temat kolejnego grabarza, ale niestety nie. Byłem również u astrologa, również nic nie było. Więc, no niestety, nic niestety nie było wiadome. Dobra, chodźmy do obozu uchodźców, bo tam już powinno być 12 na 12. No prawie, cholercia prawie. To pogadajmy może z Markizem, zanim się jeszcze dzień skończył. Być może Markiz powie nam o tym trzęsawisku. Tu jest Markiz. Panie Markizie, proszę mi coś powiedzieć. Co do mglistego trzęsawiska? Markizie, czy jesteś gotowy porozmawiać ze mną o mglistym trzęsawisku? Trzęsawisko. Wiesz cokolwiek o tym miejscu, grabarzu? Trochę wiem. To tam twój ojciec znalazł Necronomicon. Studiował go, a konsekwencje były okropne. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, przez co musiałeś przejść. Byłem tam raz i przysięgam, że nigdy więcej tam nie wrócę. To miejsce, w którym umiera wszelka nadzieja. Trzęsawisko budzi w tobie ból, przerażenie i rozpacz. A nawet jeśli opuścisz się na zawsze, ono odnajdzie cię w twoich koszmarach. Brzmi to złowrogo. W takim razie możesz po prostu wskazać mi drogę i zostać tu. Masz prawo się bać. Bać? Ha. Nie mam prawa się bać ani być słaby. Jestem przywódcą tych ludzi. Oczywiście. Jak mógłbyś pomóc im poradzić sobie z ich lękiem, gdybyś nie kontrolował własnego? Właśnie tak. W naszej rodzinie nigdy wszak nie brakowało odwagi i problemów z wątrobą. A więc postanowione. Ruszaj za mną. Poczekaj. Lepiej wezmę ze sobą oko Wiedźmaka. Zaraz wrócę. Jasne. No właśnie. Oko Wiedźmaka i nie tylko. Myślę, że medalion łowcy również się przyda. Oko Wiedźmaka, szczęka wampira, medalion łowcy. Prosty obsydian? Jego miałem? Uhuhuhu. A mamy coś jeszcze? Takie bankowe papiery. Pełny widelec. No właśnie, chyba nie. Próbujmy tego użyć. To wziąłem? Nie wziąłem tego. Oh no! Czemu tego nie wziąłem? Opracuj obsydian. Nie mogę tego użyć. Co za dupa. Kurde, blaszka to nie czaszka. Dobra, chcę odłożyć tak. To. Chcę odłożyć to. Lustro dumy. Czemu ja to wziąłem? To jest dobre pytanie. Złom też odłóżmy. Diamenty. To może zostać. To może zostać. Torba uniwersalna. To sobie podkładamy. Nie mamy miejsca. Shit happens. No to zróbmy sobie w skrzynkach. Bo przecież to najlepiej umiem robić, prawda? Ale wy się tam teraz gotuje ta... Ło! To czuję. Już czuję waszą wściekłość, że znów zrobiłem pierdolnik. I tak mnie kochacie. I tak mnie kochacie. Dobra, lusterko odkładamy. Medalion łowcy zostaje. Oko Wiedźmaka i szczęka wampira również z nami zostaje. Gwoździe mi są jeszcze niepotrzebne. No dobra, niech zostaną. Obóz uchodźców. Mam już 12. Mamy 12 na 12, od razu też to wykonajmy. Element płotu do gospodarstw. Tyk. Zróbmy to na szybko, bo zaraz zacznie się nocka. I niech sobie już tutaj rośnie to zadowolenie. Zadanie wykonane. Gdzie jest nasza garbarka? Gerber, where are you? Nie ma gerberki. Gdzie jest nasza gerberka? Tu jest gerberka. Ten dom coś grzebie przy tych pszczołach. Twoje gospodarstwo jest gotowe. Zakładam, że potrzebujesz też krowy i kur.
Zgadza się. Długo odbędzie się wielki turniej łuczniczy, a mój syn i jego przyjaciele chcą wziąć w nim udział już w nowych strojach. Postaram się załatwić to szybko. Róża mogłaby sprzedać mi krowę, a jeśli wywiercę jej odpowiednią dziurę w brzuchu... A co do kur, może warto zajrzeć do tego dziwnego domu z koszykiem na jajka. Nie wiem, czy zdążę. Kurde, te zwierzaki też muszę załatwić? Nieco z nią musimy pogadać chyba, tak? Kup krowę. Różo, ile kosztowałaby jedna z twoich krów? Rybarzu, byłbyś skłonny sprzedać któregoś ze swoich najlepszych przyjaciół? Rozumiem. Dobrze, mogę zaproponować aż jednego golda za krowę. Możesz zaproponować nawet 1000, to nic nie zmieni. Tak je kocham. A słyszałaś kiedyś taką myśl, jeśli kogoś kochasz, puść go wolno? Nie, kto to powiedział? To bardzo piękne i mądre. Nie wiem kto to, ale tak, to bardzo mądre. Znasz jeszcze jakieś inne myśli na temat miłości? Powiedz. Życie jest kwiatem, a miłość nektarem. Duma śpi, gdy krzyczy miłość. Jeszcze kochać krowę oznacza sprzedać ją za jednego golda. Och, jakie to mądre i wzruszające. Oczywiście, że ci ją sprzedam. Mam już krowę? Nie mam krowy. Daj mnie krowę. Nie mam krowy. Jeszcze to były gdzieś jaja. Jaja były tu. Kup kury. Mamy to. Górski fort. Nie to. Obóz uchodźców. To było to. Garbarko. Gerberko. Gdzie jesteś, Gerberko? Nie mówcie, żeś śpiał. Kurde. Jakie to są śpiochy. No śpiochy. Po całości śpiochy. Idziemy się namedytować. Medytujmy więc. Nie zrobiłem ci mszy. I tak nam już nie jest potrzebne, więc luz. Rybków mamy od zrąbania, więc tym bardziej to jest niepotrzebne. Jeszcze oczywiście pójdziemy zobaczyć do naszej kochanej... Nie łańcuchy, tylko wdzięczki. Żeby zobaczyć, czy ma coś do powiedzenia na temat grabarza. Ale chyba nie będzie miała nic do powiedzenia na temat grabarza. No bo oni się jednak nie starzeją. Ale zobaczmy. No niestety nie ma nic. O grabarzach to już czytaliśmy. Już niezdrowe wypieki, placki. Nie ma nic. Obóz uchodźców. Gdzie ty jesteś? Tam jest Markiz. Tu jest Gerberka. Krowa i kury czekają już na ciebie. Naprawdę? Cudownie. I tak bardzo przyda się do naszej społeczności. Mam co do wnieści. Mój syn i jego przyjaciele zebrali właśnie dość pieniędzy, żeby spłacić długi. Ale mówiłeś wcześniej, że będą dawać skradzione pieniądze ubogim. Tak planowali. Ale uznali, że za bardzo zaszkodzi to gospodarce kraju, więc zaczęli ograbiać też ubogich. No dobrze. Cieszę się, że mogą już spłacić długi i wrócić do normalnego życia. Wiesz, postanowili, że jednak pozostaną leśnymi opryszkami. Większe pieniądze i dziewczyny na to lecą. A, rozumiem. I tak będą teraz wydawać wykradzione pieniądze. Karty, wino, panienki. Tak czy inaczej, jestem ci bardzo wdzięczna. Użyczę ci nieco ze swoich umiejętności. Dzięki tobie syn Garbarki dołączył do swojej grupy leśnych rabusiów. Dzięki, spok. Torba alchemika. Torba rolnika. Torba rybaka. Torba na narzędzia. Alchemika, rolnika też mamy. Budowniczego. Torba na jedzenie i torba na miksturę. I powinniśmy mieć już wszystko. Anatomia. Jeszcze nie mam jednej torby. Rolnika, mikstury, rybak, budowniczy, narzędzia, jedzenie uniwersalna. No to co tam było jeszcze? Kurde, poczekajcie. Szybko sobie zobaczę. Jakie tam były jeszcze... Jakie tu były jeszcze... rzeczy. Z tego co widzę... To jest duża uniwersalna torba. A skąd wziąć dużą uniwersalną torbę, to tego nie mam pojęcia. Tego nam już nie powiedzieli. Uniwersal... Nie, nie ma nic. Kurczę. Zrobili nas bambuko.
Naprawdę tutaj czegoś takiego nie ma. Różne recepty. Ale na nic innego nie ma. No cóż. Duża uniwersalna torba. Może dostaniemy ją dopiero potem. Dobra, to tych mamy już skończonych, z tego co widzę. Możemy iść na trzęsawiska przy okazji, razem z naszym koleżką. Tu również już nie mamy nic do zrobienia. Ule i tym podobne również mamy. W ogóle jeden na dwa. No tak, no już tego nie możemy zrobić tak naprawdę. Dobra, idziemy do Markiza i lecimy na trzęsawisko. Mogę już wyruszyć na trzęsawisko. Dobrze, czas stawić czoła naszym lękom. Słyszysz to? Naruszyliśmy to miejsce. Budzi się. Nie powiem, że się boję ani nic, ale postaraj się działać szybko. Zrobię co w mojej mocy. Trzęsawisko jest naprawdę straszne. Oby to się opłaciło. Powietrze robi się chłodne. Magia oka zwróciła pewnie uwagę trzęsawiska. Do licha. W ogóle zauważcie, że to na bagnach, to jest to miejsce, gdzie Klotylda wtedy ogarniała ten rytuał. Trzęsawisko szepcze moje imię, pamięta mojego ojca, pamięta wszystko. Była tu kobieta w czarno-złotym płaszczu. Miała ze sobą księgę. To na pewno Necronomicon, który znalazł tu później Markis Theodor Senior. Królowa wampirów. Odprawiła rytuał, ale jaki był jego cel? Był to magiczny lodowy pożar. Widzę niebieskie płomienie pochłaniające kość z nogi. Zdaje się, że to noga ducha z lochu. Wciąż tu jest, zakopana w ziemi. Kopy to. Kość z nogi, okej. Okay. Sześć wampirów stało tu w półkolu. Musiały odprawiać jakiś rytuał. Same zagadki, a żadnych odpowiedzi. Potrzebne informacje. Widzę coś ciekawego. Ukrywała się tu kobieta. Nie widzę jej zbyt wyraźnie. Szpieg? Wampiry ją zaatakowały. Leży bez ruchu. Nie żyje. Podchodzi królowa wampirów. Dostrzega kobietę. Upuszcza Necronomicon. Sześć śladów spalenizny na trawie. Wampiry. Królowa spaliła je żywcem. Nie rozumiem. To bez sensu. Szaleństwo. No nie, to pewnie była jakaś rodzina tej królowej wampirów. Zwęglony but wampira. Może mikser pamięci pozwoliłaby mi to jakoś pojąć. Lepiej zrobię to gdzie indziej, żeby... Zęby aż mi zwoją tu od zimna. Dobra, idziemy stąd już, powoli. Tu już nic nie ma więcej. Mogę już wracać w Markizie. Nie ma powrotu, człowieku. Staw temu czoła i pogódź się ze swoim losem. Markizie? O czym ty mówisz? Czekam na to tak dawna. Zemsta. Największa obsesja ludzkości. I najlepsza broń przeciw niej broń. Nie wiem, kim jesteś, ale opuść jego ciało. Nie zrobiliśmy ci nic złego. Mam czysta i niewinna, póki nie przybyli ludzie. Zabijaliście się nawzajem, raz za razem. Kąpaliście mnie w swojej krwi. Wypełniliście mnie swoimi głosami, swoją nietolerancją, swoją nienawiścią. Ale walczyłem. Opierałem się. Opierałem, aż przyszła do mnie ta kobieta. A jej mroczne rytuały okaleczyły mnie i zbezcześciły. Teraz dzielę mój ból z wami. Czekaj, mam dla ciebie propozycję. Bardzo atrakcyjną propozycję. Po co karać tylko nas dwóch, gdy możesz zemścić się na setkach, a może nawet tysiącach? Rozwiąż po prostu zagadkę, a sprowadzę ich do ciebie. A jeśli ci się uda, to puścisz nas wolno. Nie uda, to puścisz nas wolno. Wysłucham twojej prostej zagadki, człowieku. Świetnie.
Oto ona. Jaka jest zasada działania wielkiego zderzacza hadronów? 3, 2, 1. Wygrałeś. Co? Co się stało? Jestem taki osłabiony. Moje ciało. Jakbym miał ręce i nogi z ołowiu. Wynoś mi się stąd, Markizie. Szybko. Wciąż słyszę ten głos w swojej głowie. Szepczę, że nie zasługuję na to, by żyć. Jestem złą osobą. Złym dowódcą. Jestem bezużyteczny i beznadziejny. Przeze mnie zginęli moi rodzice. Po prostu potrzebujesz odpoczynku, Markizie. Odrobina snu i poczujesz się jak... A niech to. A już myślałem, że najgorsze za nami. Markizie, uciekaj. Miałbym zostawić cię z nim samego? To... Nie jesteś w stanie im pomóc. Uciekaj, mówię. Założę się, że przysyła ich królowa wampirów. Boi się, a to oznacza, że jestem coraz bliżej. Easy, kurde. Muszę się pospieszyć. To nie była jedna zasadzka. Muszę przygotować jak najwięcej mikstury pamięci i przyjrzeć się temu butowi z trzęsawiska. No to ja już wiem, gdzie lecę. Lecę oczywiście do Ziemi Wiedźmy. Akurat Klotylda wychodzi. Kupmy... dużo tego. Widzę, że jest o grabarzach. Klotyldo, znałaś którego z poprzednich grabarzy? Niech pomyślę, skarbie. Pamiętam chyba trzeciego. A nie, to już było. Tak, to już było, przepraszam. Już gadaliśmy z nią o tym. Szkoda, że nie da się tego jakoś pominąć. Niestety nie da się tego pominąć. Jak zwykle zresztą. Dawaj, dawaj. Dobra. Kupmy jeszcze więcej. Zresztą chyba jeszcze w bazie mam troszeczkę tego. Co do mglistego trzęsawiska? Klotyldo, czy wiesz, gdzie jest mgliste trzęsawisko? Mgliste trzęsawisko? Ojej, błagam cię, nie idź tam. Nie idź! Całe serce bagien, spowite mrokiem, pełne cierpienia. Pochłonie cię. Te prastarą ziemię spłogawiły mroczne rytuały. Nie ma tam już piękna czystości, pokoju. Jak niewinna dusza schwytana w sieć słabości. Jak delikatny motyl odrodzony jako żarłoczny pasożyt. Powiedz mi, czujesz jego ból? Powiedz! Klotyldo, co ty? Klotyldo! Klotyldo! Nie jest sobą, co mam zrobić? Demon z nim skrzydła gnębi cię, szepcze twoje imię w mroku. Domaga się znowu i znowu krwawej ofiary. Klotyldo! Spójrz na mnie, pradawny Boże, spójrz na mnie i zapłacz, choć nie dbam o twoje łzy. Klotyldo! Co? O, grabasz! Jaka miła niespodzianka, tak rzadko mnie odwiedzasz. Czym ci może pomóc staruszka? Nic nie pamięta, ale dobry Boże, co to było? Wiesz co, wrócę do ciebie później. No, o niej się nic nie wiemy. Dobra, no musimy zrobić... Musimy zrobić w pracowni chemicznej ten nasz... Zaciąłem się. Boże. Mikstura pamięci. O, tylko potrzebujemy srebra i złota. A nie mamy ani tego, ani tego. To znaczy, srebro w teorii bym miał, nawet chyba tutaj jest. Może nie ma? Jest. Jest. No srebro mamy, ale złota nie. Złota już nie mamy. Jakby się dało sztabkę przerobić, to spoczy, ale niestety. Samorodki tylko się da przerabiać. Ja sobie tego srebra trochę ogarnę. Srebra sobie trochę ogarniemy. Skąd wziąć złoto? To jest dobre pytanie. No to co, musimy iść do kopalni. Będziemy kopać, dopóki nie znajdziemy złota. O, jest ich więcej. Praktiko. Nie. To jest easy. Grafit i proszek śmierci. Ktoś naprawdę chce się mnie pozbyć. Zobaczcie, ile tutaj jest tego żelaza. Ja pierdzielę. Srebrny samorodek, dobra. Jakby złoty wyleciał, to będzie elegancko. To trzeba delikatnie trochę wysunąć. To jest nam niepotrzebne. Żelazo już tam w ogóle nie jest potrzebne. Dobra, mamy złoty samorodek. No, przydałoby się jeszcze trochę tego.
jeszcze z jeden ten złoty by się przydał. Żelaza to mam od groma, naprawdę. Powiedziałbym nawet, że nie mamy co z nim robić. Kolejny srebrny. No srebrnych mi akurat nie potrzeba. Złote mnie daj. Złote, proszę mnie złote dać. Kolejny srebrny. Jeden złoty i basta. Dobra, basta. Chodźmy do pracowni alchemicznej i ogarniemy ten but. Najpierw złote samorodki. Srebrne. Złote. Akurat tu nam da 4. Ciał to też mamy tam od groma. Ja już nawet nie sprawdzam tych ciał, bo aż się boję, powiem szczerze. Troszeczkę. Bo tego jest naprawdę tam od groma. Tego tam jest od groma. No i co? Proszek pamięci. Nie proszek pamięci. Pamięci. Miksturę pamięci. Róbmy tego jak najwięcej. Nie wiem, czy się stakuje. Mam nadzieję, że tak. Stakuje się na szczęście. Ogarniemy but i pójdziemy do naszego ducha na 8 piętro. Dobra. Więc ogarnijmy, co mieliśmy ogarnąć. Użyj. Nic, dobra, spróbujmy jeszcze raz. No problemo. Dlatego dobrze zrobiłem go więcej. No dalej, przeklęta miksturo, działaj. O tak. Nie, Karol, to nie zadziała. Nie widzisz, że to kompletna głupota? Też tak myślę. To beznadziejne. Gorsze nawet pomysłu przygotowania i piciem zamiennika krwi. Nie skończy się jak ostatnim razem. Tym razem wszystko dobrze przemyślałem. Mówisz tak za każdym razem, Karol. Skończ te pogaduszki. Już jesteśmy spóźnieni. Będzie wściekła. Karol, ubieraj się i ruszamy. Uda się. Zarobimy duże pieniądze i nie będziemy musieli już dla niej pracować. Karol, bracie, proszę. Pamiętaj, kim jesteś. Kim wszyscy jesteśmy. Pogódź się z tym. Jesteśmy wyrzutkami. Dziwadłami. Ludzie nigdy nas nie zaakceptują. Niezależnie od tego, co zrobisz. Nie, zaakceptują nas. Udowodnię to. Przekonacie się. Dość już, mam bycia nikim, bracie. O, Karol. Przekonacie się, jak tylko dostanę kolejną pożyczkę i kupię tą fajną pocztę z osłami. Gdy kupię szlachetne rumaki, zorganizuję odpowiednią reklamę i zdobędę pierwsze duże zlecenie od arystokracji. Przekonacie się. Wszyscy się przekonacie. Wampir Karol, który zamierza kupić pocztę z osłami i szlachetnymi rumakami. Bardzo interesujące. Muszę pomówić z osłem. No dobra, tylko z osłem sobie nie pogadamy teraz. Z osłem sobie chyba nie pogadamy teraz, bo osła nie ma. No nie ma. Dobra, musimy sobie przeskipować cały dzień niestety. Niestety. A może pójdziemy... Nie, inaczej zróbmy. Dobra. Bo ja się tu rozgadałem, a przecież możemy iść. Możemy iść... Właśnie, to jeszcze widzę, że jest sporo rzeczy do ogarnięcia. Nie wiem, czemu nie możemy tego odblokować. Kurde, no jednej techniki nam brakuje. Dobra. Miejsce składania ofiary. Mam miksturki? Mam. No i dobra, idziemy na 8 piętro. Zanim ja teraz tam dojdę, to ojej. Ojej. Nie wiem, czy ja w ogóle muszę nawet tutaj przyjść. Bo wiecie, w sumie, no, niby mamy tą nogę? Mamy tą nogę, w teorii. W teorii mamy tą nogę. Pytanie, czy to nie będzie po prostu dalej potrzebne do questa gdzieś. A być może troszeczkę nadinterpretuję to wszystko. I tak naprawdę może powinienem tylko poczekać. I to było chyba tu po prawej stronie, z tego co pamiętam.
To chyba na dole. Nie, nawet nie. Jeśli jesteś tu, aby naśmiewać się z mojej niepełnosprawności, to przypominam, że się tym nie przejmuję. Chcesz odzyskać swoją nogę? Oto ona. O, nie mogę w to uwierzyć. Moja noga. Moja najdroższa noga. Mój skarb. Och, jak ja za tobą tęskniłem. Najlepszy dzień w moim życiu od chwili, w której zostałem kapłanem prawdopodobnego Boga. Tak się cieszę. Będę mógł teraz prosić tę dziecinkę Poppy od dowolnego walca. Miło to słyszeć, ale co z twoim nie dbam o nic i wszystkim gardzę. Czaj się. Uwielbiam duchy. Co nam dodało? Nic. Nic, a nic. O nie, jakieś nowe stworki. Czarna galaretka. Kolejne rzeczy, które są dla mnie już niepotrzebne. Są mi już niepotrzebne. Ło, jeszcze lag. Nie, więc umrę. Umrę śmiercią naturalną. W łóżku. A nie, walcząc z potworami. Nie, nie bij mnie. Czasami mody są złe pod tym względem. Czujesz jak w Battlefieldzie. Gini, masz karo. Te moby są straszne. Nie, więcej ich. Więcej, więcej, więcej. Too many of them. Dobra, umarł i nie żyje. Szybko pota. Pota i lecimy dalej. Wsadziłem, kurde, ta jedna potka była potrzebna tylko. Wziąłem pod uwagę, że to nie są, nie jest żarcie. O Jezu, za dużo, za dużo, za dużo. Dobra. To umarł, ten nie żyje. Tam jedną potkę odzyskałem. Tylko w sumie wiecie, ja się zastanawiam, o co my jeszcze tutaj próbujemy to zwiedzać, bo niby nie jest nam już potrzebne w żaden sposób zwiedzanie dalszych lochów. No bo do czego nam jest to potrzebne w teorii? No do niczego. Totalnie do niczego. O złoto. Nie wiem, chyba tylko po to, żeby sobie właśnie farmić to złoto i resztę. Bo do niczego chyba innego nam już nie jest to przydatne. 900 mordków złota, pięknie. Chodź tu dzbanie. To się dało rozsłuc, okej. To się dało rozsłuc. Czy to wszyscy? Zaiste nie. Dobra. Teraz wszyscy. A ja jestem ledwo ciepły. Ledwo ciepluchny. Dobra. Zwijamy się stąd. Na razie nam jest to niepotrzebne. Duch nam w sumie nic nie dał, więc... Jest 2 na 10. No jak jeszcze? No kurde, to się muszę teraz cofnąć. Huk wie ile, huk wie gdzie. Celowo, żeby zabić jednego moba. Jakie to jest głupie. Jakie to jest bez sensu pod tym względem. No, może nie jednego, no. Może więcej. Dobra, nie żyjecie, nie żyjecie. Teraz mogę już sobie stąd wyruszyć. Oprócz tego, że muszę jeszcze złoty proszek, to mi się przyda, grafit, bla bla bla, proszek śmierci, to się przyda. Mam nadzieję, że nas już wypuszczą. Jak nas nie wypuszczą, to zirytuje. Proszę mnie wypuścić, to w tej chwili. Proszę mnie wypuścić, to w tej chwili. I... No mogę, na szczęście. Wychodzimy stąd. Ile nam zostało? 10. poziom to jest. Jeszcze 5 poziomów w teorii. Jak nie możesz tego użyć tutaj, szefie? Jak możesz? Możesz, tylko nie chcesz. Dobra, co ja miałem teraz zrobić? Bo już zapomniałem. Porozmawiaj z osłem, okej. Tylko tyle chyba. Chyba tak. No dobra, to szybki, szybki meditate. Od razu może nam się HP delikatnie zrespi.
Zaraz powinien być osiołek. On jakoś tak właśnie przed zmierzchem do nas podąża. Jeszcze go nie widzę. Zobaczymy, czy on już jedzie. Bo może on jeszcze nie jedzie. Dzisiaj jest dzień osła. O, on nie jedzie. Zaraz pytanie, czemu on nie jedzie jeszcze do nas? Ja mam full? Może ja mam w kostnicy już full tych zwłok? No oczywiście, że tak. Kurde. Mi już nie są zwłoki potrzebne. Muszę to wszystko popalić. Wiem, że to trochę marnotrawstwo, ale mi naprawdę już zwłoki nie są potrzebne, bo tak naprawdę no, to już mam wszystko, co w tej grze chciałem osiągnąć. A nie chce mi się, no być może jakbym robił jeszcze jakieś, nie wiem... Jakbym robił jeszcze jakiegoś live'a z tego, żeby może tu wszystko tak ładnie poogarniać, to być może jeszcze by mi się to przydało, ale... Na razie mi naprawdę nie jest to potrzebne w żaden sposób. A straciłem tylko możliwość posiadania osła tego dnia. Tylko wszystko to wywalimy, popalimy w cholerę. Popalimy tych naszych agentów. 23 ciała. To jest po prostu przeginka z mojej strony. Wszystkie prawie 0%. O matko. Matko bosko, często hosko. Dobra, tyle mi chyba wystarczy na razie do palenia. Idę po wszystkie opoły, jakie w ogóle mam. Czy ja tu coś zmieszczę? Niezbyt. Niezbyt zmieszczę cokolwiek. Niedobrze. Takie galaretki, nie galaretki, to jest wszystko tutaj nietykalne przeze mnie. Dobra, polanko. Nie opołki. Opołki to jest co innego. Znów robię śmietnik w skrzynkach, wiem. I robię to celowo. Bo mi się nie chce latać. Bo jestem leniwą dupą. I tak wiem o tym. I dobrze mi z tym. Tego nie. To i to. No wiecie, już nie chcę się tego segregować. No już jest taki etap gry, gdzie... No nie sądzę, żeby nam to było jakoś niezmiernie potrzebne. Bo tak naprawdę wszystkie rzeczy, które mamy, to możemy sobie też sami zrobić, bez problemu jakiegoś. Wilkersony oczywiście na miejsce. Wiecie co, ja wszystkie te zwłoki chyba spalę. Wiem, że trochę marnuję czas, ale chcę zobaczyć, ile tych zwłok tak jest realnie. Tylko, że ich jest tak... tu dużo. Dobra. Jedne. Drugie. Dobra. Jeszcze jedne. Zostały nam jeszcze... No sporo nam zostało. O ja pierdzielę. Ja się dziwię, dlaczego do mnie osioł już nie chce przyjechać. Tym leniwym grabarzem, jak ten jeden. Dobra. Ja będę palił pół godziny. Ja będę te zwłoki palił pół godziny, naprawdę. Jeszcze chyba... Nie no, 5 jeszcze zostało. To jeszcze dużo. Jeszcze dużo. Zwłok tyle to jeszcze nie miałem w tej grze. Jeszcze nie w takim złym stanie w sumie. Zobaczcie ile zwłok. Jaka kolejka. Nie mogę, jaka kolejka. Co ja tu odwaliłem? Co ja odjanie pawliłem?
Wiem, że tam pewnie w nich sporo zwłok jest takich dosyć dobrych. Ale mówię, mi już nie zależy na tym. Ostatnie. Idziemy po ostatnie ciało. Muszę przynajmniej jedno jeszcze rozwalić, do czasu aż nie będzie osła. Dobra, kolejka się zrobiła. Będziemy was teraz wszystkich palić. Będziemy was wszystkich palić. Palimy, palimy. Dobrze, że tyle polana mam. To może dlatego mam lagi. Te kurde ciałka. Dobra. Następne. No tyle zwłok to naprawdę jeszcze nie miałem nigdy w tej grze. Dobra. Chyba, że nie da się jakiegoś masowego palenia robić. Tylko wiecie, że wrzucam ich do dołka, pyk, zapałka. Sayonara. Mówię, ja będę je godzinę palił. O matko. Nie wiem, czy myszką nie byłoby łatwiej. Dobra. Już wiadomo, moi kochani, skąd się bierze smog. On spalenia zwłok. Na 100% tak było. Zaufajcie mi. Doskonale o tym wiem. Palonko, palonko. Ale tam musi być teraz ciepło. Jaki piękny zapach. A? Kurde, chodźcie tu. Nie sądziłem, że aż tak się zapuszczę z tymi zwłokami. Naprawdę, nie sądziłem. Ja tu będę miał z ponad 20 tych... 23 w sumie dokładnie, będę miał świat zwłok. Ale przy okazji nie straciliśmy czasu i będziemy mogli przy okazji teraz sobie osła odwiedzić, bo... Autoriusz powinien nas odwiedzić z kolejnymi zwłokami, które są nam niepotrzebne w ten sposób. Jak za mało energii. Pal. I nie papierosy. Dobra. Jeszcze 4 zwłoki. Tego nie podpaliłem. Tak. Po prostu pobiłem jakiś rekord w paleniu ciał. O, wilku mowa. Ośle, poczekaj. Tu się pal. Tu się pal. I jeszcze jeden. A nawet dwa zrobię, bo jeszcze wezmę tego trupa jednego z tego. Kostnicy. Żeby on już tam był. Żeby znów nie było takiej sytuacji. Panie ośle. Ej, czekaj, czekaj. Posłuchaj mnie, to naprawdę ważne. Jak się nazywa twój właściciel? Nazywa się kapitalistyczny drań. Nie, jak naprawdę się nazywa? Jak zwracają się do niego klienci? Przecież musisz wiedzieć. Niech to sobie przypomnę. Zdaje się, że mistrz Karol. Jupi, Karol, dopisało mi szczęście. Muszę z nim porozmawiać, pilnie. To sprawa życia i śmierci. Chwila, śmierdzi mi to jakimś podejrzaną działalnością kontrrewolucyjną.
Ale skąd ta myśl? Ja tylko przygotowałem dla niego wykład. Własność prywatna to największy grzech. Nic to nie pomoże. Dla niego nie ma nadziei, ale podoba mi się twój tok myślenia. Prowadzę go do ciebie tak szybko jak to możliwe. No i dobra. Idziemy jeszcze pod jednego trupa. Jak tu się pusto zrobiło? Mega pusto. No dobra. Ostatnie trupiszcze. O! Nie to. No i ile żeśmy tej surki pogarniali? Kurde, no od cholery. To popiołu 23. Świadectwa pochówku 24 nawet będzie. 24 nawet będzie. Mi dziwnie ściemniał ekran. I to nie dlatego nawet, że jest noc, tylko po prostu mi dziwnie ściemniał. Dobra, co dalej? Przesłuchaj wampira Karola, kiedy dostarczy go osią. Dostarcz mu krew i napraw dziwne mechanizmy. No właśnie, może byśmy się już zajęli tymi dziwnymi mechanizmami. To się tylko dopali. O, dopalaj się. Ej, naprawdę jakoś dziwnie to teraz wygląda. Jakby się znów jakoś ekran dziwnie spagował? W ogóle dostałem złoty proszek. Pytanie dlaczego? Pytanie dlaczego dostałem złoty proszek? Teraz nie wiem. I teraz się zastanawiam czemu. Teraz się zastanawiam czemu. No dobra. Wyśpijmy się. No więc tak, czekamy teraz na pana Karola. Teraz mam w ogóle dzięki inwizytora, ale nic nam tu nic nie da. Dobra, kostnica. Mieliśmy naprawić teoretycznie wszystkie tutaj rzeczorki. Tylko jak to ponaprawiać? Tu w ogóle pewnie mam jeszcze jakieś... Nie, nie mam. Tam są jeszcze jakieś. Tego się nie da naprawić. To się da naprawić. Dwie skóry. Trzy proste części i dwa szkła. Grabarzu, w imieniu króla Janusza VII jesteś aresztowany. O, słuchajcie chłopaki, a może się jakoś z tym wstrzymamy i wymyślimy rozwiązanie, którego każdego zadowoli. Lord Commander, pełnomocnik króla na północnych ziemiach czeka, aby cię osądzić. Obmordne, ale mam prawo do adwokata, prawda? I zachować milczenie. Słuchajcie, on się chyba prosi o lanie. Chwila, zgadzam się, zgadzam. Och, co za barbarzyństwo. Jak tam, podekscytowany grabarzu? Powinieneś być, masz problem i to duży, hehe. Konkol? Poradryk? Co się tu dzieje? Jeszcze nie wiem, ale na pewno nic dobrego. I tu masz rację, karczmarzu. Na początku będzie nudno. Przesłuchania, sprawa sądowa, wyrok. Ale końcówka będzie spektakularna. Podwójny stos. Juhu. I... Ech, jest z nimi ta paskudna małpa. Jakże wspaniale, moja pani, że zgodziłaś się dziś ze mną zjeść. Och, lordzie komandorze, jak mogłem oprzeć się pana urokowi? Z pewnością będzie wspaniale. Bez wątpienia, moja droga. Więc załatwmy tę sprawę szybko. Grabarz i... Poradryk, tak? Wasza kara to... Kara? Kto rozpoczyna sąd od wyroku? Czemu nie? Czy sprawa nie jest jasna? Poradryk i grabarz ukrywali i smagali zbiegłych heretyków. A wyrok jest oczywisty. Śmierć na stosie. Sprawem do apelacji po jego wykonaniu. Wiecie, mnie tak łatwo... Nie tak łatwo palić. Spalić. Kiedyś już próbowali. Ja... Nie pomogliśmy zbiegom. Biedny, naiwny grabarzu. Myślisz, że mój czar zmienił tylko twój zapach? Niestety, o każdej porze dnia i nocy mogłam spoglądać na świat twoimi oczami, słuchać twoimi uszami, a nawet wąchać twoim nosem. Nawiasem mówiąc, prosto staraj się zapamiętać. Suszone goździki i lilie nie łączą się za dobrze z odorem gniących ciał. Dobrze. Co do wyroku, zgodnie z ustawą 3523 o heretykach, paragraf S27, zostaniecie spaleni. Jakieś pytania? Ja mam jedno. Zgodnie z paragrafem M88, paragraf S27 ma zastosowanie jedynie w przypadku, kiedy oskarżeni mają włosy na nogach. Przestępstwo związane jest z bydłem i zostało dokonane w rok przestępny. Kura Ryk ma rację. Mój drogi lordzie, to jakiś nonsens.
Zrób co trzeba, a obiecuję ci najwspanialszą randkę w życiu. Tylko ty i ja. Żadnych heretyków i pomagierów. Hałaśliwych żołnierzy, śmierdzących, bełkosących, paskudnych garbusów. Mój panie, z pewnością mógłbyś to zrobić wbrew prawu, ale co powiedziałby na to król? Milcz, głupcze. Król się o tym nie dowie. Czy na pewno? Może mu o tym donieść jeden ze śmierdzących, bełkoczących, paskudnych garbusów. Na przykład. Mój panie, twój błazen jest nie do zniesienia. A nawet ten smród... Nawet mój wyjątkowy odświeżacz nie radzi sobie z tym odorem. Wygnaj go! Dość! Cisza! Wszyscy milczeć! Grabarzu, po Rodryku, możecie odejść, ale ostrzeżcie swoich zbiegłych przyjaciół. Oni ich obóz zostaną zlikwidowani. Przysięga to Lord Commander. Powiedz mu o Lordzie Commanderze i pani Beatrice, okej. Okay. No dobra. Tylko tak, czy tutaj jeszcze jest osioł? Nie ma osła. Nie wiem czemu, ale go nie ma. Dobra. Obóz uchodźców. Powinienem już skończyć odcinek w sumie. Może tak zrobimy? Dobra. Zakończmy ten odcinek i resztę sobie oczywiście ogarniemy już w następnym odcinku razem z tym nowym DLC i tym podobne. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ostatnim filmu. Grał dla Shiro. No i co? Do zobaczenia z tym razem. Hej, hej!